W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w tej przydługawej lekcji, którą przed chwilą usłyszeliśmy, znaleźliśmy ogromny katalog zasług świętego Pawła Apostoła. Widzimy, jak ten człowiek, który będąc wrogiem Chrystusa i Jego Kościoła, staje się tak bardzo owocną glebą, z której wyrastają tak wspaniałe czyny. To jest niewyobrażalne, żeby jeden człowiek potrafił tak wiele dokonać, a przecież to, co tutaj święty Paweł pisze, to nie jest wszystko. To są tylko urywki z tej całej jego działalności, którą on i na zewnątrz, i w swoim wnętrzu prowadzi. Drodzy wierni, tyle cierpień, tyle przeciwności, tyle trudów, które on ponosi, ażeby imię Chrystusowe zanieść na krańce ziemi. Jak to jest możliwe, ażeby ten, który przyczynił się do śmierci Szczepana diakona, ten, który więził chrześcijan, ten, który głosował za karą śmierci dla nich, potrafił stać się tak płodnym? I zarazem on nam jeszcze ukazuje odrobinę swojego życia duchowego, które przerasta nasze wyobrażenia. Można śmiało powiedzieć, że przez te 2000 lat istnienia Kościoła niewielu było w stanie dorównać temu apostołowi narodów. Oczywiście święty Paweł dostał szczególne łaski. Niewątpliwie Bóg go przeznaczył do szczególnej misji, ażeby imię Chrystusowe zaniósł aż do królów i wszystkich narodów. Ale, drodzy wierni, iluż jest też takich, słyszeliśmy tydzień temu, powołanych, ale jak mało jest wybranych. Jak to się dzieje, że tak mało jest tych wybranych? Drodzy wierni, kiedy spoglądamy na to, co Pan Jezus nam dzisiaj mówi, słyszymy tą przypowieść, to myślę, że każdy, wydaje mi się przynajmniej, że każdy intuicyjnie utożsamia siebie z tą glebą, która przynosi owoce. Kiedy słyszymy o tej drodze twardej, kiedy słyszymy o tej skalistej, płytkiej ziemi, albo słyszymy o tych cierniach, to wydaje się, że to są właśnie ci inni, którzy nie owocują, którzy marnują. Natomiast ja jestem tą ziemią owocującą. Ale drodzy wierni, zadajmy sobie pytanie, czy ja jestem święty? Czy ten ideał, który święty Paweł nam w tej chwili zakreślił, czy ja mogę się podpisać przynajmniej w jakimś tam procencie pod tym i powiedzieć, że u mnie realizuje się podobnie, może nie na tak wielką skalę, ale podobnie, że moje życie w tych wszystkich przeciwnościach, trudach jest prowadzone na większą chwałę Bożą, że ja robię wszystko, ażeby to Boże ziarno, które zostało we mnie zasiane i które stale jest we mnie zasiewane, wydawało owoce. I kiedy zadamy sobie to pytanie, to się okaże, że z tą świętością naszą to chyba nie jest aż tak dobrze. Kiedy pomyślimy o naszym życiu duchowym, o naszym życiu modlitwy, kiedy pomyślimy o naszych dobrych czynach jako owocu tego życia duchowego, to marny widok się przedstawia najczęściej. Są oczywiście momenty lepsze, ale generalnie kiepsko. I dlaczego jest tak kiepsko? Czyżby Pan Bóg rzucał jakieś wybrakowane ziarno, które nie ma w sobie siły rodzenia? Byłoby to obelgą rzuconą Panu Bogu nawet tak przypuszczać. Bóg daje najlepsze ziarno, które ma w sobie wszelką moc. Daje swojego Syna jednorodzonego, który przychodzi, a mówi tenże Syn, ja jestem życiem. A więc jeżeli jest dobra gleba i dobre ziarno, to jak się to połączy, to musi być wspaniały owoc. Ale skoro tego owocu nie ma, skoro mijają lata, skoro żyjemy, nie wiem, 20, 30, 40, 60 czy 80, a może i 100 lat, a nic w nas nie idzie ku lepszemu albo bardzo powoli i mozolnie, to znaczy, że chyba z glebą coś jest nie tak. Chyba się okazuje, że to ziarno, które leci z ręki boskiego Logosu,
cały czas trafia na jakąś ziemię nieurodzajną. I tak się dzieje, że należy dzisiaj sobie powiedzieć, że prawdopodobnie jesteśmy w dużej mierze tą ziemią nieurodzajną, na którą pada to ziarno Boże, ale niestety nie może przynieść owoców. A więc jaką? Najczęściej wszystkie te trzy rodzaje się pokrywają. Drodzy wierni, oczywiście w każdym z nas pewnie dominuje jakiś inny rodzaj nieurodzajnej ziemi, ale gdzieś znajdziemy w sobie wszystko. Zobaczmy na tą drogę. Czym jest droga? Droga jest niczym innym jak po prostu pewnym obszarem, po którym przechodzą czy też przejeżdżają ludzie, przemieszczają się. I siłą rzeczy, jak się przemieszczają, to utwardzają. No widzimy nawet w jakimkolwiek parku, nawet jeżeli nie ma zrobionej ścieżki, ale ludzie po prostu tam sobie wybrali, że mają skrót, to w pewnym momencie ziemia się utwardza i nie rośnie tam nawet trawa, po prostu robi się taka naturalna ścieżka. Już nic nie może wyrosnąć, ponieważ chodzą tam stale ludzie. Drodzy wierni, co jest, jak to się przenosi w tym momencie na życie duchowe? Otóż to jest nic innego jak pozwolenie, żeby po naszej duszy tak po prostu przechodzono. Żeby wszelkiego rodzaju idee, wszelkiego rodzaju pomysły szły po naszej duszy. To jest to. Popatrzmy, jak czasami wygląda nasze życie, że my mamy tą okazję w niedzielę usłyszeć te słowa świętej Ewangelii, mamy okazję usłyszeć lekcje i na tym się kończy ten Boży zasiew w naszym życiu. Natomiast co się dzieje, jak wychodzimy z kościoła? Otóż przechodzą momentalnie różnego rodzaju idee. Wymieniamy się różnymi plotkami, dowiadujemy się tego czy innego, przeżywamy różne polityczne wydarzenia, wracamy do domu, włączamy telewizor, włączamy komputer, śledzimy coraz to nowe informacje ze świata polityki, ze świata kościoła, ze świata celebrytów, wszelkiego rodzaju plotki i to wszystko chłoniemy. I to jak walec jedzie po naszym życiu. I nie dziwota, że w pewnym momencie jakby to, co tutaj słyszeliśmy, to nas średnio interesuje. Może być często tak, że nawet jak usłyszymy w niedzielę tą lekcję czy Ewangelię, to wychodząc z kościoła i tak nie będziemy w stanie powiedzieć, przypomnieć sobie, co to było. Bo tu już przyszedł diabeł i natychmiast porwał z naszego serca. Nie pozwoliła, żeby to ziarno się zakorzeniło, ponieważ ziemia jest twarda. Ziemia jest na tyle twarda i na tyle jakby podatna na te wszystkie idee, że nawet zdarza się to niestety i tak, że nawet jak podejmujemy pewne jakieś czynności religijne, chociażby jak jest nocne czuwanie, to zamiast adorować Pana Jezusa, to gdzieś tam w sali pod kościołem bronimy tradycji przed księżmi bractwa, którzy właśnie niszczą nam tradycję. To jest smutne, że nawet w tych sytuacjach, kiedy nawet jesteśmy w kościele, to gdzieś inne idee po prostu zatwardzają nam serce. I wtedy oczywiście nie można przyjąć żadnego pouczenia, żadnej korekty, żadnego tłumaczenia, bo serce jest zupełnie twarde. Bo ja mam swoje własne idee, bo ja wiem lepiej, bo to mnie bardziej interesuje. Drodzy wierni, są ci, którzy łatwo wpadają w zachwyt, sangwinicy, którzy naprawdę szczerym sercem przyjmują Słowo Boże. Często to jest tak, że widać chociażby po rekolekcjach, jak ludzie wychodzą rozpłomienieni i mówią, teraz to się wszystko zmieni, teraz to będzie wspaniale, teraz to ja po prostu nie wiadomo, jak już tutaj po prostu swoje życie zreformuję do pierwszego wysiłku. Kiedy przychodzi pierwsza przeciwność, może nie pierwsza, może druga, może trzecia, wszystko się sypie. I okazuje się, że no nie ma sensu, nie udało się, tu się trzeba wysilić, tu trzeba jakoś coś tam z siebie dać. Nie, to nie ma sensu, to ja sobie odpuszczam, może innym razem. I pojawia się już wtedy inna idea, inne zainteresowania i bardzo szybko, mimo tego zapału, okazuje się, że pod wpływem przeciwności, pod wpływem
krzyża, pod wpływem doświadczeń, wszystko się zostawia i mówi się, no niestety nie tym razem, może innym razem się uda, poczekam na inne rekolekcje, na inną jakąś okazję, na jakieś inne poruszenie Ducha Świętego, które pozwoli mi rzeczywiście zaowocować. Czyż nie odnajdujemy siebie w tym? Czyż nie nasze postanowienia poprawy, chociażby związane ze spowiedzią, nie są właśnie takim płonnym zapałem, który wynika być może rzeczywiście z naszego przerażenia naszym grzechem, ale za chwilę, kiedy trzeba zawalczyć o tą łaskę, którą na spowiedzi otrzymaliśmy, okazuje, że nie warto, żeby się teraz wysilać. I drodzy wierni są ci, których troski przygniatają. Ci wszyscy, którzy troszczą się o różne rzeczy. I tu nawet nie chodzi o nadmiar. Nie chodzi o pewien materializm taki skrajny, który jest po prostu ewidentnie wrogi Panu Bogu. A chodzi o to, że nie ma w nas bilansu właściwego, mianowicie te wszystkie troski jakby przerastają Pana Boga. Stają się dla nas czymś najważniejszym. Można to oczywiście zrozumieć. Wydaje się to być jasne w momencie, kiedy stoimy na czele jakiejś właśnie małej wspólnoty, rodziny. Musimy zatroszczyć się o byt materialny, o dobro duchowe tej rodziny. I w tym momencie staje przed nami to wielkie zadanie, które musimy wykonać. Ale okazuje się, że cała ta troska nasza jest czymś, co naprawdę głuszy w nas działanie Bożej łaski. Niektórzy oczywiście popadają później w taki bardzo prosty schemat, że żyją do tego dlatego, żeby zdobywać coraz to nowe środki materialne. Oczywiście, zawsze jest za mało. Zawsze się wydaje, że można byłoby mieć więcej pieniędzy, zawsze wydaje się, że można byłoby mieć takie sprzęty czy takie rzeczy. I chodzi tutaj o rzeczy użyteczne. Ale, drodzy wierni, nie możemy zapomnieć, że te wszystkie rzeczy są środkami, które mają nam pomóc iść do nieba. Tych wszystkich naszych gadżetów, naszych samochodów nie włożą nam do trumny. A nawet jeżeli włożą, jeżeli sobie w testamencie napiszemy, żeby z komórką mnie pochować, to nic mi to nie pomoże. Nawet jeżeli będzie najlepsza i bateria będzie trzymała nie wiadomo jak długo, to po co mi ta komórka w trumnie? Drodzy wierni, wszystkie te nasze troski, jeżeli stają się cierniami, nawet jeżeli jest to troska o dobro materialne czy duchowe, tak naprawdę zagłusza w nas Boże Słowo. Otóż chodzi o to, żeby troska była przyporządkowana porządkowi Bożemu, a żebyśmy troszcząc się o różne sprawy, które są naszymi obowiązkami, pamiętali, że to jest nasza forma służby Panu Bogu, a nie nasze działanie niezależne od Boga. Drodzy wierni, wszystko to podsumowując i widząc, że z naszym życiem różnie bywa i że tyle lat, które spędzamy już służąc Panu Bogu, nie owocują, pomyślmy o wszystkich mszach, które żeśmy wysłuchali. A przecież jedna msza wystarczy, ażeby zostać świętym. Jedna msza ma cały ten ładunek duchowy, który Pan nasz Jezus Chrystus zgromadził przez całe swoje ziemskie życie, a w sposób szczególny przez mękę i śmierć na Kalwarii. Tam jest wszystko. W jednej mszy są wszystkie łaski. I to nie jest tak, że teraz ktoś po prostu broni nam dostępu do tych łask. Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, pozwolił otworzyć serce, ażebyśmy wzięli wszystko. Wszystko zostało nam dane. Każda łaska, jaką byśmy tylko chcieli, wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Wszystko możemy wziąć. Pomyślmy o Komunii Świętej, która jest niczym innym, jak tym, że Chrystus Pan oddaje siebie w swoim ciele, swojej duszy, swoje bóstwo, oddaje nam do dyspozycji. Że On jest dawcą
wszelkiej łaski, o sobie powiedział: ja jestem życiem. A więc jeżeli dostajemy tak cenny dar, a on w nas nie przynosi owocu, to co jest nie tak? Co się dzieje w tym momencie z nami niewłaściwego? Dlaczego kobieta cierpiąca na krwotok, dotykając tylko frędzla szaty Pana Jezusa, została uzdrowiona? Dlaczego dotyk ręki Pana Jezusa do trędowatego spowodował jego oczyszczenie? A dlaczego komunia święta w nas nie przynosi żadnego owocu? Dlaczego msza święta jest bezowocna w naszym życiu? Dlaczego nie ma postępu? Drodzy wierni, jeżeli nie jesteśmy święci, to nie jest wina Pana Boga. Jeżeli nie jesteśmy święci, to też nie jest wina bliźnich naszych. Jeżeli dotychczas nie jesteśmy święci, to jest to nic innego jak nasza wina. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.